latach, kiedy Seriva rządziła jeszcze dużą częścią znanego świata, gdy po jej ulicach toczyły się obite złotą blachą powozy, a na tronie siedział król, który kazał nazywać się dzieckiem światła. Gdy ludzie patrzyli w cień przestrzeń ze strachem, a żebro północy ciągle jeszcze stało, był w stolicy pewien szermierz z mało znanego rodu. Kawalerów swoją przyszłość ważył równie lekce, co uczucia, jakimi często darzyły go damy. Łatwo zapominał się w prostych czynnościach. Potrafił godzinami badać fakturę rozeschniętego okna, oglądać lot gołębi ponad dachami Serivy, albo ćwiczyć rapierem od zmierzchu do świtu. A że to ostatnie szczególnie sobie upodobał, w dojrzałym wieku lat 32, kiedy zaczyna się nasza historia, był jedną z najlepszych szpad południa, wsparłszy naturalny talent i lata ćwiczeń doświadczeniami dwóch wojen, z których każda sprawiła, że jego oczy stały się nieco zimniejsze i nieco bardziej odległe. Nieświadom własnej wagi, nie przewidując piętna, które miał odcisnąć na losach kraju, płynął od awantury do awantury, od bijatyki do bijatyki, a ostry rapier uratował mu życie przynajmniej tyle razy, co równie ostry wzrok oraz bystra głowa. Kawaler nazywał się Arahon Carranza Martinez y Granata y Baratora i był mistrzem szermierczej szkoły znanej jako La Destreza. Oto jego historia. Lubię książki, które mają mocną, porywającą fabułę i lubię światy, które mają jakiś nietypowy pomysł, mało eksploatowany w fantastyce. I taki właśnie jest Cienioryt. Mamy tam kilku konkurujących ze sobą szermierzy, którzy służą różnym siłom, którzy raz ze sobą współpracują, raz się ścierają. Jest to galeria naprawdę interesujących postaci, z których każda nie ma autorskiego immunitetu. Każdy może zginąć i czasem ginie. I mam nadzieję, że przynajmniej raz podczas czytania tej książki czytelnik będzie bardzo szczerze zaskoczony tym, jak dalej rozwija się akcja. Wszyscy, którzy do tej pory czytali Cienioryt, wsiąkli w niego całkowicie na kilka dni. Mam nadzieję, że to samo czeka i Was.